Nim zaczniemy, chciałbym tylko powiedzieć, iż materiał ten jest inspirowany filmem autorstwa Blamey Don George, który został opublikowany 26 lutego 2022 roku. Tematyka odcinka, także część dowodów tutaj pokazana, jest w rzeczywistości zaczerpnięta właśnie z tamtego filmu, do którego link znajdziesz w opisie. Serdecznie was tam odsyłam, ponieważ gościu zrobił kawał świetnego materiału. Zostawcie tam ode mnie kciuka w górę, a także suba na jego kanale. Tymczasem zapraszam was do oglądania. Pamiętacie jeszcze te piękne, stare czasy creepypast? Kiedy to wiele osób za nimi szalało, a cały ten nurt był niezwykle popularny w internecie? Tak, to było bardzo dawno temu. Pamiętacie jeszcze chociażby to zdjęcie z tamtych czasów? Zdjęcie łączone przez wszystkich z creepypastą Jeff the Killer. Jedną z najbardziej znanych, przez niektórych najbardziej lubianych, a przez innych wręcz nienawidzonych. Co interesujące, najciekawsza rzecz związana z tą creepypastą, to co jest absolutnie najgłębsze w tym wszystkim. Coś, co budzi największe emocje, jednocześnie nie budząc zażenowania treścią, nie jest związane z jej opowieścią i jej treścią, a jest natomiast powiązane dokładnie z tym zdjęciem. Co najciekawsze, to ono stworzyło tutaj największą tajemnicę, która ciągnie się od lat. Bowiem nie jest to zdjęcie Jeffa the Killera, absolutnie, on nie istnieje. Nie jest to również zdjęcie stworzone przez autora tej historii i nie jest również czymkolwiek, do czego w internecie łatwo byłoby nam dojść, bowiem historia tego zdjęcia sięga aż praktycznie dwóch dekad. Czyli tak, to konkretne zdjęcie jest starsze od pewnej części z was. I właśnie dziś zamierzam przyjrzeć się tej sprawie i odpowiedzieć na pytanie, skąd tak naprawdę to zdjęcie pochodzi. Cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się prawdziwym pochodzeniem tego obrazka. Zdjęciem rzekomego Jeffa the Killera, które kryje za sobą długą, wielką tajemnicę, a jego historia sięga bardzo, bardzo dawna. Zatem myślę, że ten materiał będzie naprawdę mega ciekawy. Nim zaczniemy, zachęcam was do strzelenia kciuka w górę pod tym filmem, bym mógł się gdzieś tam dalej fajnie już pozycjonować, a także zostawienia suba na kanale, żeby kanał mógł się fajnie rozwijać. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii tego konkretnego zdjęcia. Zatem wszystko musimy rozpocząć w momencie zwrotnym dla tej historii, który datuje się na rok 2011, kiedy to creepypasta Jeff the Killer została wypuszczona. Jej autorem jest gość działający pod nickiem Sesuer, a to co dzieje się w samej paście, pewnie większość z was wie. Sam niespełna dwa lata temu zrobiłem na ten temat jakoś dziwnie poważny film, który przez tą powagę ogląda się fatalnie, ale to kij z tym. W ramach przypomnienia tej niezwykle sztampowej opowieści Jefferson Woods, on tak miał na imię? Jeffrey Woods wraz ze swoim rodzinką, w tym bratem Liu, przeprowadzają się do nowego miejsca, a jego zaklimatyzowanie się w nowym otoczeniu jest troszeczkę nie po drodze. Obrzeł. Bowiem okazuje się, iż gość jest typowym patusem spod Żabki i w chwili, gdy zostaje napadnięty przez bandę większych, starszych typów, którzy mówią mu, że go... Ten wyrządza jakąś chorą masakrę, potem zrzuca winę na brata, znaczy brat sam przyjmuje na siebie winę. Ale zresztą co ja wam będę to opowiadał, mój klon z przeszłości wam to opowie w idealny sposób. Let's go! Jego historia zaczyna się, gdy wraz ze swoją rodziną przeprowadza się do nowego miejsca. Od czasu przeprowadzki Jeff czuł dziwne, niecodzienne uczucie. Podczas drogi do szkoły Jeff wraz ze swoim bratem Liu został napadnięty przez trójkę dzieci, Kifa, Randy'ego i Troya. Jeff rozprawia się z oprawcami i wraz z Liu ucieka z miejsca zdarzenia. Nazajutrz do domu Jeffa przychodzi policja, która aresztuje Liu za czyny, które popełnił Jeff. Podczas gdy Liu siedzi w poprawczaku, Jeff niechętnie idzie na imprezę urodzinową jednego ze swoich sąsiadów. Tam ponownie zostaje napadnięty przez ekipę Troya. Po długiej walce Jeff zostaje podpalony. Gdy budzi się w szpitalu, okazuje się, że jego skóra całkowicie zmieniła kolor na biały. Podczas gdy Jeff wychodzi ze szpitala, Liu wraca z poprawczaka. W domu, gdy wszyscy już śpią, Jeff wycina sobie wieczny uśmiech i wypala powieki. Następnie bez nim swoich rodziców, a brata zostawia przy życiu. Creepypasta expert approved. I tak naprawdę tyle z tej historii. Chyba wszystkie osoby, które kiedyś jakoś to czytały, pewnie ogarniają już mniej więcej, co i jak tutaj było, więc... Może przestańmy mówić o tej tragedii. Tragedii w postaci wszelkich skutków, które ta konkretna opowieść wyrządziła w przyszłości. W postaci niezliczonych sequeli, past naśladowczych, spin-offów. Wszystko to było tragiczne, absolutnie. Bowiem przed wami zupełnie nowa, przerażająca postać, której wszyscy powinniśmy się bać. Oto... Jake the Killer. Ale wiecie co, dobra, nie wracajmy do tego. Albo jeszcze na moment możemy wrócić. Mniej więcej od 2014 roku, załóżmy taką datę, aż poprzez istne apogeum w 2017 roku, mniej więcej do 18-19, tak myślę, na YouTube wylało się mega wielkie wiadro wszelkich dziwnych filmów na temat tej pasty.
Generalnie mega ciężko się to ogląda z perspektywy czasu w 2022 roku. Zatem wiecie co, oszczędzę wam tego i przejdźmy do sedna tego materiału. Wraz z publikacją pasty i wielkiego boomu na to coś w kolejnych latach, wielką popularność zdobyło to konkretne zdjęcie, które było niejako dołączone do samej historii opublikowanej na Creepypasta Wiki. Obrazek w mega szybkim tempie stał się bardzo popularny. Jeżeli tak jak ja dorastając oglądałeś YouTube'a mając mniej więcej 10 lat, to pewnie bardzo dobrze znałeś to zdjęcie. Tak samo jak i pewnie bardzo dobrze znałeś historię, którą ten obrazek był podparty. Albo na odwrót. A tak się składa, że historia opublikowana w 2011 roku wcale nie jest oryginalną, pierwszą historią o Jeffie the Killerze. Tak samo również sam obrazek nie jest niejak oryginalny i tutaj nie pojawił się po raz pierwszy. Czas zagłębić się w ten wątek i cofnąć się do 2008 roku. Kiedy to pojawiła się absolutnie pierwsza historia na temat Ol Jeffiego? Hehe. Zostało to opublikowane na jakimś tam forum przez użytkownika znanego jako Killer Jeff, dokładnie 10 sierpnia 2008 roku. I zakładam tutaj, że zostało to wrzucone przez gościa, może z 5 klasy, który nudził się w trakcie wakacji i stwierdził, że walnie coś takiego do internetu. Tak właśnie narodził się Mondar X. Nie to. Historia starego Jeffiego, chyba tak powinno się tłumaczyć to wszystko, ale Ol ma wiele znaczeń, więc po prostu stwierdźmy, że... Historia Ol Jeffiego. Lubi horrory, takie jak filmy o duchach, slashery, czy spotkałeś go kiedykolwiek osobiście? Ten człowiek jest tym, co inni ludzie nazywają dziwacznym. Jest jak rytuał krwawej Mary, tylko że musisz wykonać go w szafie. Wyłącz światło i usiądź po turecku. Następnie opracując głową, 3 razy powtórz zdanie: on jest tu ze mną. Później zamknij oczy i wypowiedz imię Jeff. Pojawi się, kładąc swoją twarz tuż przed tobą. Następnie zacznij krzyczeć i spróbuje zrobić ci krzywdę. Aby go powstrzymać, zostań tam i zacznij go komplementować. Niezrobienie tego sprawi, iż odbędziesz koszmarną wycieczkę po polach. Resztę zrobisz stamtąd robaki. Yikes. Tak jest, ja też nie wiem, co oznacza to zdanie, więc może pozostawmy to bez komentarza, ale możemy to interpretować tak, że... nie wiem, gościu cię zakopie czy coś i... nie wiem. I skoro zajęliśmy się już tą historią, gdzie to pojawiło się oryginalne zdjęcie, pora rzucić okiem na to, co do powiedzenia na jego temat miał Sessoir, autor historii z 2012 roku, który wyraźnie w 100% inspirował się rzeczą opublikowaną w roku 2008. Jednak żeby do tego dojść, pierw musimy przypomnieć sobie pewną hipotezę. Pewną teorię, którą fani stworzyli mniej więcej koło powiedzmy 2014 roku. W 2017 roku na polskim YouTubie również powstał film w tym temacie, gdzie była omawiana dokładnie ta sama teoria. Jednak jeszcze zanim zaczniemy ją analizować, musimy ją skreślić, bowiem nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Przed wami prawdziwa historia Kate Robinson. Teoria ta zakładała, iż koło 2008 roku w serwisie 4chan dziewczyna imieniem Kate Robinson opublikowała swoje zdjęcie, lecz szybko zaczęła być wyśmiewana przez pozostałych użytkowników z powodu swojej wagi. Dziewczyna stała się obiektem wyszydzeń do tego stopnia, iż rzekomo jej zdjęcie zostało później przerobione w Photoshopie na to zdjęcie Jeffa the Killera, w cudzysłowie. 21 kwietnia tego samego roku jeden z użytkowników opublikował trochę dłuższy post, w którym niejako opowiada o Kate Robinson i jej śmierci. Autorem była osoba podająca się za siostrę domniemanej ofiary. Uwaga, 4chan. Wczoraj znalazłem moją siostrę płaczącą w swoim pokoju. Zapytałem się, co się stało, a ona powiedziała, że to przez jej otyłość. Wpadłem w furię, żądając, żeby powiedziała mi, kto się z niej nabija. Powiedziała, że opublikowała swoje zdjęcie na stronie internetowej zwanej 4chan.org. Dalej mówiła, iż użytkownicy kręcili z niej bekę i wstawiali przeróbki jej zdjęcia. Jestem zbulwersowany. Dobrze przypatrz się temu zdjęciu, ponieważ ta piękna kobieta, moja siostra, popełniła samobójstwo wczorajszej nocy. I w tym momencie muszę was uspokoić, bowiem Kate Robinson nie popełniła S-worda. A gościu, który opublikował ten post, zachował się mega nie w porządku, skłamał, wykrywał nieprawdziwą historię i dodatkowo na tak wrażliwy temat, jakim jest samobójstwo. Jednak wracając, historia o Kate Robinson przez dłuższy czas była uważana za faktyczny origin obrazka Jeffa the Killera. I takowy stan rzeczy utrzymywał się przez parę lat do 2015 roku, kiedy youtuber Scarefieter moja wielka inspiracja z dawnych lat przeprowadził wywiad z Sessoirem na temat oryginalnej historii. Wówczas zapytał się go, skąd tak naprawdę pochodzi to zdjęcie, a ten udzielił następującej odpowiedzi.
Zdjęcie zostało wykonane przy użyciu lateksowej maski i kilku czarnych oczu z gumową substancją symulującą mruganie. Wokół oczu znajdował się również czarny okrąg, który miał zasłaniać odsłoniętą czerwoną powiekę. Potem wykonane zostały 2 lub 3 zdjęcia, a następnie opublikowane i tyle. Reszta to historia. Następnie Sesuar został zapytany o historię Kate Robinson i jak może ją skomentować. Na to odpowiedział: zbyt dobrze znam tą małą niedogodność związaną z plotką i mogę zapewnić absolutnie wszystkich, że plotka jest całkowicie fałszywa. Nie mam pojęcia, kto jest za to odpowiedzialny, jest to najpewniej najzwyklejszy troll, który dowiedział się o plotce o Kate Robinson, był jednocześnie stałym bywalcem 4chana, nie jest kimś, kogo należałoby brać na poważnie. Zatem Sesuar dementuje plotkę o istnieniu Kate Robinson, a jednocześnie sam stwierdza, że jest autorem zdjęcia. Zrobił je samodzielnie, przy użyciu lateksowej maski i kilku innych składników. Co więcej, 2019 rok przyniósł wywiad z kobietą imieniem Heather Wright, która jest prawdziwą Kate Robinson. Kobieta stwierdziła, iż zdjęcie zostało ukradzione z jej konta na MySpace, a następnie opublikowane na 4chan jako chory żart. No i tyle, plotka zdementowana, Kate Robinson tak naprawdę nigdy nie było, a dziewczyna z obrazka ma się dobrze i żyje. Co więcej, Sesuar sam wykonał zdjęcie, więc w teorii zagadka rozwiązana. Tylko że nie, bowiem Sesuar skłamał. Bowiem 2 sierpnia 2007 roku na YouTubie pojawia się film, którego tytuł w przetłumaczeniu na język polski przedstawia się jako NNN specjalne ogłoszenie. W tym całkiem sick filmie na dosłownie moment pojawia się zdjęcie Jeffa. I jak Sesuar może to wytłumaczyć? Dlatego do końca nie wiemy, aczkolwiek czym jest samo NNN, specjalna audycja lub specjalna... specjalna audycja NNN. Cóż, jest to kolejna japońska legenda miejska, która przedstawia się następująco. Pewnej nocy, taktyczny Mirek, który wracał z roboty... Daj sobie spokój. Pewnego wieczoru zwykły, szary człowiek usiadł przed telewizorem i chciał go sobie obejrzeć. Jezus Maria. Jednak po włączeniu telewizora jego oczom ukazał się jedynie szum, który nigdzie nie przestawał, na jakimkolwiek kanale i w ogóle cały czas się ciągnął. Następnie po pokazaniu się kolorowych pasków na ekranie, jego oczom ukazała się fabryka, a także napisy, które przez kilka minut ciągnęły się po ekranie. Były to imiona i nazwiska. Następnie na ekranie pojawił się napis, który w tłumaczeniu na polski dałby "to jest ku przyszłości" lub "to są jutrzejsze ofiary". Następnie film miał się zakończyć. No i to tyle, nie? Jakbym gdzieś już to widział. Materiał opublikowany w 2007 roku wcale absolutnie nie jest reklamą z miejskiej legendy i nikt jej nie potwierdza. Co jest? Jest raczej luźnym fanmade'em tworzonym na podstawie samej legendy, jak giga wiele filmów na YouTubie, względem innych legend miejskich. Jednak niezależnie od wykonania i treści samego filmu, to właśnie w tym miejscu rozpoczęły się kolejne poszukiwania mitycznego obrazu Jeffa the Killera i jego genezy. Co więcej, w tym miejscu pojawiło się interesujące założenie, jakoby obrazek oryginalnie był pochodzenia japońskiego. A wiecie co, ja rozwieję wszelkie możliwości. To tak naprawdę jest L z jakiejś wersji aktorskiej Death Note'a. Jakiejś pierwszej lepszej. Nie. Spokojnie, robi się coraz ciekawiej, bowiem 2 lata przed wpuszczeniem tego konkretnego filmu, bo w 2005 roku, a dokładniej 16 listopada na stronie PIACC, PIA Kiwie, to samo zdjęcie zostało opublikowane. Tak jest. 17 lat temu. Tutejszym autorem zdjęcia jest gościu znany jako Mr. Omega Bolt. Sam obraz został znaleziony przez użytkowników 4chana w 2018 roku. Wiele interesujących informacji na jego temat jesteśmy w stanie znaleźć w EXIF Data, nie mam pojęcia co to znaczy, aczkolwiek... tak. Między innymi, że obraz został wykonany bądź obrobiony za pomocą 6 wersji Photoshopa. Poza tym dowiadujemy się tutaj, iż gościu początkowo nazywał się Piękna Twarz. Niby powiązane jest to z, uwaga, Kuchisake Onna, ale nie będę się w to zagłębiał. A odnosząc się jeszcze do faktu numer 1, zakładając, iż Photoshop w wersji 6 został wydany w 2000 roku, to zdjęcie to może być starsze ode mnie. Nigdy nie pomyślałem, że powiem coś takiego. Co więcej, tutaj również odnaleziono poprzednią wersję tego zdjęcia i ją pewnie też możecie znać skądś z internetu. Ja przykładowo to znałem.
I to opublikowane zostało 10 września 2005 roku przez gościa działającego pod nickiem Mr. Mulholland. Zdjęcie zanosiło biały proszek 2. To sugeruje, iż jest to druga wersja tego samego zdjęcia, zupełnie jakby to był biały proszek 1. Co interesujące, do białego proszku 2 prowadzi uszkodzony link z jakiegoś starego forum o okultyzmie, WTF. Jednak gdzieniegdzie w internecie chodzą pogłoski o jeszcze trzeciej wersji tego obrazka. I takowa niby istnieje, aczkolwiek nie mamy na ten temat jakichkolwiek dowodów, a również po internecie krąży wiele wersji zakładających, jak ten obrazek mógłby wyglądać. Zatem przejdźmy do analizy tych co niektórych. Według pewnej relacji obrazek miał przedstawiać Jeffa siedzącego obok brudnej wanny, trzymając w rękach coś, co wyglądało na kawałek mięsa. Ponadto Jeff miał mieć tutaj groteskowo długie palce. Sesuar zapytany o to zdjęcie stwierdził, że nie jest w jego posiadaniu, widział je koło 2005-2006 roku. Jeff miał wyglądać tutaj trochę inaczej, miał mieć poszarpane, długie paznokcie. Poza tym jego ciało miało być jakoś uszkodzone, jego skóra miała być spalona, czerwona, a jego ręce miały wyglądać na lekko spalone. I tego zdjęcia nigdzie nie ma i dalej jest poszukiwane przez ludzi. Niemniej w internecie pojawiło się to zdjęcie, znane jako Jeff o zielonych oczach. Niemniej możemy to prędko skreślić, bo jest to jedynie przeróbka. Aczkolwiek całkiem fajnie zrobiono. Dzięki ekipom poszukiwawczym z Discorda oraz YouTube'a, najdalszą datą pojawienia się zdjęcia w internecie jest sierpień 2005 roku. Niemniej nigdzie dalej nie udało się pójść, a trzecie mityczne zdjęcie Jeffa the Killera nie jest znane, lecz cały czas jest gdzieś tam poszukiwane. Jeżeli coś się uda znaleźć, to poinformuję was jak najszybciej. W internecie znajduje się całkiem sporo relacji ludzi, którzy rzekomo mieli gdzieś w przeszłości widzieć zdjęcie numer 3, ewentualnie zdjęcia jeszcze nie sfabrykowane. Jedna osoba twierdzi, iż oryginalny obrazek przedstawiał azjatycką kobietę. Kobietę w średnim wieku, jak to mówi Mr. Mulholland. Z jego tweetów można wywnioskować, iż zdjęcie jest w rzeczywistości przerobioną stopklatką z pewnego filmu, w którym kobieta o kompletnie białej skórze podchodzi do kamery. Zrzut ekranu, czy też jak to woli stopklatka z tego filmu, następnie miała zostać rozpowszechniona w japońskim internecie jako w cudzysłowie obrazek niespodzianka i stała się tam znanym memem. Osoby tworzące serwer Discord poświęcony śledztwu cały czas stara się dojść do oryginalnych zdjęć i nawet pojawiło się kilka kandydatów względem tych zdjęć oryginalnych nieprzerobionych. Takich jak ten obrazek, ten i ten. Niemniej jednak każda z tych pozycji została obalona i wszelkie domysły, jakoby to właśnie było oryginalne zdjęcie Jeffa, zostały szybko rozwiane. Tak więc to jest właśnie punkt, w którym cały trop się urywa. Do tej pory doszliśmy do całkiem specyficznego momentu, w którym wiemy tylko i wyłącznie o pewnym filmie pochodzącym z Japonii, z którego to zrzut ekranu w przyszłości miał stać się obrazkiem Jeffa the Killera. Tym, który dodawany był do każdej wersji tej creepypasty opublikowanej w internecie. I w tym miejscu również mi pozostaje się już tylko i wyłącznie z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem oraz zostawcie suba na moim kanale. Jak i również zajrzyjcie do opisu, by wbić na film Blame It on George i zrobić dokładnie to samo u niego. Ponadto w opisie zostawiam również link do serwera Discord poświęconego poszukiwaniom oryginalnego obrazka Jeffa. Serdecznie was tam zapraszam, żeby mieć wszelkie informacje z pierwszej ręki. Tymczasem moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Wpadaj na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, wszystkie linki w opisie. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach, mówi do was Mondar. Miłego dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się ciepło, cześć!